Analiza indeksów. Witam Państwa po raz pierwszy w 2020 roku. Oczywiście życzę, by był to dobry, udany rok również pod tym względem inwestycyjnym. Dzisiaj dość ciekawa sesja, zdeterminowana mocno wydarzeniami zewnętrznymi. Można powiedzieć, takie przeciwieństwo sesji wczorajszej. W czwartek bowiem popyt kreował wydarzenia na rynku, a dzisiaj to się wszystko odwróciło. No i jeśli spojrzelibyśmy na WIG20 w skali tygodniowej, to widać, że póki co mamy tylko do czynienia z naruszeniem dość istotnej, znanej nam już dobrze strefy oporu Fibonacciego 2180-86. Jest to ważny przedział, tak zwany węzeł Di Napolego, czyli koncentrują się tutaj między innymi dwa kluczowe wzniesienia 38,2 wygenerowane na bazie tej pokazywanej w tej chwili po fali spadkowej i zniesienie 61,8, jeśli pod uwagę wzięlibyśmy ten ostatni bardzo silny ruch spadkowy. Wypada także, co bardzo istotne, zniesienie 23,6 całej bessy zapoczątkowanej w styczniu 2019 roku. Więc strefa istotna. Wczoraj wydawało się, że popyt jest na bardzo dobrej drodze do tego, by zanegować ten istotny opór. No ale jak już wiemy, dzisiaj sytuacja się odwróciła i w tej chwili, co widać zresztą doskonale na wykresie, rzeczywiście możemy mówić jedynie o naruszeniu ważnego oporu Fibonacciego. Trwałe przełamanie tej strefy, no, wygenerowałoby w sensie technicznym bardzo pozytywny sygnał, faworyzujący jednak w dalszym ciągu obóz byków i to uwiarygodniłoby niewątpliwie cały ten ruch zapoczątkowany w przedziale 2027-38. W moim odczuciu należałoby oczekiwać realizacji scenariusza zakładającego nawet możliwość przetestowania 2263-78, no ale właśnie pod warunkiem trwałego wybicia 2180-86. Z kolei jeśli chodzi o wsparcia, takie bardziej średnioterminowe, to tutaj pozostawiłbym strefę 2126-31. Łatwo sprawdzić, że w rejonie tego węzła wypada w tej chwili między innymi również zniesienie 38,2 całego ruchu wzrostowego. Więc takie dodatkowe wzmocnienie i wybicie tego przedziału to z kolei sygnał negatywny, być może zapowiadający możliwość rozwinięcia się spadkowego ruchu korekcyjnego. Więc to tak to na razie wygląda na WIG20 bez przełomu. Za taki pierwszy przełom moglibyśmy tutaj uznać rzeczywiście wybicie 2180-86. Kontrakty, seria oczywiście marcowa, wykres skali 60-minutowej. No, jeśli chodzi o ten horyzont inwestycyjny, to ruch spadkowy rozwinął się na tyle mocno, że przed godziną wydarzenia rozgrywały się jeszcze dokładnie w korytarzu 2177-81, czyli tej eksponowanej przeze mnie lokalnej zaporze popytowej. Strefa była broniona, choć z wykreowaniem ruchu odreagowującego był już problem. Teraz trochę nam się ten obraz krótkoterminowy komplikuje. Jest to związane z taką próbą wybicia, czy wręcz już z wybiciem węzła 2177-81. Kolejna istotna zapora popytowa to na pewno obszar 2150-2153. I ta strefa składa się ze zniesienia 38,2 całego ruchu wzrostowego i zniesienia zewnętrznego 113% tej oto zaznaczonej na niebiesko po fali wzrostowej. Dodatkowym elementem wzmacniającym ten istotny przedział wsparcia Fibonacciego jest na pewno ta dolna linia hipotetycznego kanału. W okolicy przebiega również zielona linia, wewnętrzna linia trendu. No ale tu przede wszystkim zwróciłbym uwagę na tą dolną linię kanału. Może zadziałać ten efekt synergii, czyli połączenia klasycznej metody analizy technicznej z silnym węzłem popytowym Fibonacciego. Więc jeśli kontrakty szybko nie powrócą ponad obszar 2177-81, no to rzeczywiście tym scenariuszem bazowym będzie możliwość tutaj przetestowania 2150-2153.
Wczoraj natomiast popyt rozpędzał się, jak wiemy, coraz bardziej, w efekcie czego doszło w końcu do wybicia 2200-2203, bo tutaj widzimy na wykresie godzinowym, że przez prawie 4 godziny wydarzenia rozgrywały się w tym rejonie. No i w końcówce sesji nastąpił ten atak, choć ruch wytracił impet w okolicy zgrupowania 2217-21. To jest strefa, przypomnę, wyznaczona na bazie zniesienia 50% ze skali dziennej, więc to jest istotny opór techniczny na serii marcowej i on może tutaj w tej chwili funkcjonować jako naprawdę ważny punkt odniesienia, jeśli chodzi właśnie o takie kluczowe, liczące się zapory podażowe Fibonacci, bo jest to na pewno bardzo istotne wyzwanie dla byków w tym obszarze 2217-21 i wczoraj w końcowej fazie handlu dowiedzieliśmy się, że popyt jednak nie radzi sobie w tym rejonie. Dzisiaj otwarcie z luką bez od razu przełamanie 2200-2203. Fala spadkowa się rozwinęła. Próba obrony 2177-81, wybicie tego przedziału. No i ta strefa 77-81 może teraz działać jako intradayowa zapora podażowa. Gdyby było inaczej i kontrakty. Popyt zacząłby się tutaj uaktywniać, no to można by było liczyć na ruch powrotny tutaj w okolicy 2200-2203 nawet, choć ta strefa w połączeniu z luką Bessy, z tą dzisiejszą poranną aktywnością podaży, no może teraz stanowić sporą przeszkodę dla popytu. Na razie takim dla mnie tutaj z kolei punktem odniesienia, jeśli chodzi o wsparcia, ważne wsparcia, pozostaje na pewno obszar 2150-153 i tak naprawdę jego utrata wygenerowałaby już solidny sygnał słabości. Choć o takim sygnale już wstępnie możemy mówić w tym momencie, bowiem jednak popyt nie zdołał wybronić 2177-81, ale tutaj poczekałbym na dzisiejsze zamknięcie i zobaczył właśnie, jak ta końcowa faza handlu przebiegnie w kontekście węzła 2177-81. Indeks DAX, no tu zdecydowanie kluczowym punktem odniesienia jest dla nas znany nam już dobrze obszar 13370, 13460. Przypomnę tutaj posiłkując się wykresem w skali tygodniowej, że to jest dokładnie ten obszar, długoterminowy opór techniczny, czyli węzeł FIBO, z pokonaniem którego kupujący nie radzą sobie już od kilku lat. Więc to jest bardzo transparentna zapora podażowa. Jeśli spojrzelibyśmy na wykres skali dziennej, no to też widzimy, że w tym ostatnim okresie były podejmowane próby wybicia, na razie nieskuteczne. Dzisiaj wzrost presji podażowej, więc też przeciwieństwo sesji wczorajszej. I to w takim gwałtownym wymiarze wręcz. Natomiast z punktu widzenia techniki, no tutaj dopiero przełamanie 12915, 12964, czyli tak zwanej pierwszej zapory popytowej FIBO, wytyczonej w oparciu o zniesienie 14,6, to jest ta czerwona przerywana linia, no to wygenerowałoby nam sygnał słabości i no niewykluczone, że wtedy podaż zdołałaby w jeszcze taki bardziej wyrazisty sposób manifestować swoją obecność na rynku niemieckim. Na razie tym zagrożeniem ewidentnie pozostaje tutaj pewna niemoc kupujących w rejonie, czy też dokładnie w tym korytarzu 13370, 13460. To jest bezsporny fakt. I z tym zagrożeniem musimy się liczyć, choć jak zwykle w takich sytuacjach rzeczywiście warto byłoby poczekać na ewentualne potwierdzenie w postaci wybicia jakiejś takiej pierwszej liczącej się strefy wsparcia, a takim przedziałem na wykresie jest według mnie obszar 12915, 12964, więc na razie bez jakichś dramatycznych, negatywnych sygnałów z pewnymi potencjalnymi zagrożeniami, no ale jeśli popyt nie zdołałby tutaj uaktywnić się w wymienionym przed chwilą klasze FIBO, można by było mówić już o pierwszym takim konkretnym sygnale słabości. I S&P, skala tygodniowa, na razie bez zagrożeń w sensie technicznym, choć w tej chwili no, kontrakty na indeksy amerykańskie są bardzo mocno poniżej kreski, więc to otwarcie też wypadnie negatywnie dla posiadaczy długich
tych pozycji, no ale zobaczymy, jak rynek poradzi sobie w rejonie 3166-3186, bo to jest w tej chwili pierwsza taka licząca się lokalna zapora popytowa Fibonacciego i tutaj kupujący powinni wykazywać się większą aktywnością. Gdyby było inaczej doszłoby do przełamania tego węzła 66-86, byłby to sygnał słabości, ale z tej perspektywy średnioterminowej no, poczekałbym na potwierdzenie w postaci przełamania węzła 3125-3133. Proszę zwrócić uwagę, że właśnie ten wymieniony przedział ma prawo zadziałać i jest to ważny obszar celowy, bowiem jest zbudowany w oparciu o zniesienie 14,6 całej tej osy. Więc tak naprawdę to jest taka pierwsza zapora popytowa Fibonacciego wyznaczona już przy pomocy techniki grupowania zniesień, jeżeli bierzemy tutaj pod uwagę te historycznie istotne minima cenowe. Węzeł 3166-86 to jest, mówiąc w cudzysłowie, dawny opór, który teraz może przeobrazić się w zaporę popytową zgodnie z zasadą zmiany biegunów, ale tym kluczowym wsparciem pozostaje znany nam już zresztą węzeł 3125-3133. Na razie tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję.